Moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem oczywiście Rikota, bo to jest kolejny odcinek z gry Lego Harry Potter lata 5-7. I ostatnio wróciliśmy Harrym, Ronem i Hermioną do Hogwartu. Wreszcie do Hogwartu wracamy. No i co, mamy insygnię śmierci, część drugą. Zobaczymy, co też tutaj będzie dla nas uszykowanego w Hogwarcie po powrocie do Hogwartu po roku przerwy. W sensie, że w filmie tak było, że nie cały rok przerwy. Chyba kolego. Dobra, nieważne. Dobra. No i to się długo się zacznie seria z GTA 5, więc zapraszam na nią bardzo serdecznie, ale wpierw musimy skończyć GTA 4, więc co każdy dzień, co dwa dni odcinki z GTA 5, 4 przepraszam, co dwa dni, w każdy każdy wtorek, czwartek i sobotę zapraszam serdecznie na odcinek z GTA 4. Dobra, tutaj kufel Sackhornowi trzeba dać. Tam jakieś kwiatki McGonagall trzeba dać. Tutaj jest różka dla Jagomio Flitwicka. Jakieś kwiaty jeszcze, kurde, skąd je kwiaty dla profesor McGonagall wytrzasnę. Tu są jakieś, dobra. No i fajnie, kurde, postaci nie dostałem. Super. A i teraz będzie misja z, jak Freddy, Boże. FNAF. Simus i Neville będą będą kłaść te bomby całe. Jak dobrze kojarzę fabułę, tak. Nie, wcale nie widać, że to Lucius Malfoy. Nie, wcale nie widać, nie? Hermiona ryczy oczywiście. A i że ten. No, Ron i Hermiona do komnaty tajemnic. Neville zabijany w lunie. A i McGonagall prosi Neville'a i Simusa, żeby podłożyli bomby na drewnianym moście. A Luna chce zaprowadzić Harry'ego do szarej damy. Dobra. Mamy kolejną misję. Kolejna misja. Nie, tutaj chyba raczej ptaszka nie miało być. A nie, miało być. To dobrze trafiłem. W sumie ptaszek. Och, och, och. Ale z mnie śmieszek. Nieśmieszne, panie Nikodemie. Oj, bardzo nieśmieszne. Super, widzę, widmokulary będą nam potrzebne. No, okej, czemu nie? No, widzę, już śmierciożercy pomału wtargnęli do Hogwartu. Już niszczą Hogwart. I tutaj trzeba coś było wybudować. Tak, dłuto i ten młot. Taki, ja tutaj widzę, czarna magia będzie nam potrzebna, której niestety nie znamy. No, Harry. Pyk. Pyk. I pyk. Super. A tu widzę, Ronald będzie nam potrzebny. Pyk. Nie tak chciałem.
Dobra, dostal typa. Dobra, dzięki. Możesz tu Luna przyjść. Czerwony, niebieski, zielony, żółty, dobra. Więc jak ja mówiłem, niedługo będzie GTA 5 na kanale, więc serdecznie zapraszam. Na pewno jakiś tam zwiastun będzie też na kanale. Więc warto patrzeć na mój kanał. Mam nadzieję, że chociaż GTA 5 mi przyniesie tam jakieś duże wyświetlenia, bo nie tylko będę grał single player, ale też online będziemy pykać z kolegami. Tam ekipę będę niedługo zwoływał, właśnie tam Grzelcu będzie, którego też bardzo serdecznie pozdrawiam, jeżeli zobaczy kiedykolwiek ten odcinek, bo on generalnie raczej LEGO u mnie nie ogląda, chociaż nie wiem. Nie wiem, co tam Rafał Grzelec u mnie ogląda na kanale. Też niedługo będą się vlogi pojawiać częściej, tak myślę. Więc GTA 5 się pojawi jakoś między sierpniem a wrześniem, raczej prędzej we wrześniu. Tak myślę, bo jutro kupuję sobie właśnie GTA 5, nagrywam to w czwartek. O, już dzisiaj, przepraszam, dzisiaj sobie kupuję GTA 5. Właśnie, więc kurczę, superancko. Byłoby mieć GTA 5. I albo zainstaluję teraz, albo po prostu później zainstaluję sobie, jak będę miał dysk. Chociaż w sumie... Chociaż nie, bo mi strasznie będzie grę wtedy lagowało. Jakby to zrobić? Chociaż zobaczę, ja spróbuję coś tam nagrać na... O Jezu, szara dama tam jest. Dobra. No, spróbuję coś tam nagrać na ten drugi dysk. Jeżeli się uda i będzie bez żadnych lagów, no to oczywiście okej, spoko, nie? To nie będę musiał sobie dokupowywać drugiego dysku. A jeżeli nie, no to Lipton. Myślę, że tak chwileczkę sobie właśnie to LEGO właśnie tak pogram. Nagram na ten drugi dysk, więc podłączę go sobie w tym oto momencie, bo odłączyłem. No, halo. Dobra, i mam szarą damę. Jak on ducha pocałował? No to w sumie nie będę się w to wgłębiał, to jest gra dla dzieci, nie? Tak, to jest gra dla dzieci, chociaż to ma w sobie przemoc i strach, to i tak to jest gra dla dzieci. Więc spoko. Dobra, żadnego z doslejów tam nie mamy. O nie, to jest ta najgorsza misja, której trzeba kurde robić, w której trzeba kurde ten, w której trzeba będzie myśleć i w ogóle nie wdupieć się w żadne durne kwioty, sroty w ogóle. Dobra, może wróćmy do Simusa. To jest Neville, tak? Tak. To jest Neville Longbottom. Bardzo lubię ten soundtrack z Harry'ego Pottera, zajebisty jest. Aleksandre Despalt się chyba on nazywał, ten kompozytor, co robił tą muzykę do Harry'ego Pottera. Naprawdę bardzo, bardzo fajnie skomponował. Bardzo fajnie to skomponował.
A tych kompozytorów w tym Harrym Potterze naprawdę dużo było. Strasznie dużo było tych kompozytorów w tym Harrym Potterze. I to zresztą widać i słychać, bo tam... Pamiętam, że pierwsze cztery części tam... Nie, w Komnacie Tajemnicy Kamieniu Filozoficznym ktoś tam inny robił. Potem w Więźniu Azkabanu ktoś inny tam jeszcze robił. Potem w Czarze Ognia ktoś inny tam robił. Od Zakonu Feniksa i tego Księcia Półkrwi robił Nicolas Huber, z tego co pamiętam. I teraz Insygnia Śmierci to Aleksandre Desplat. Desplat. Nie wiem. Nie pamiętam. Kurde. Wgłębiał się, kurde, w historię Harry'ego Pottera. W historię, Boże. W kompozytorów Harry'ego Pottera. Kto zrobił jaką muzykę do Pottera. Kurde. Cóż, kurde, taki hardy Potterhead. Dobra. Na górę. Neville. Nie będzie tak jak szwagier, kurde, męczenia się z tym pół godziny. A jeszcze czeka mnie chyba misja w Komnacie Tajemnic, z tego co pamiętam. To znaczy, no, część tej misji w Komnacie Tajemnic będzie na pewno. No, halo. Dobra, mamy jakiegoś... robola, że tak powiem. Jakąś muszkę. Aha, i... Okej, dobra. Patrz jak... A jednak nie dała się złapać mucha. No dobra. Dobra, mamy schody. Simusem nawet nie będę co sterował, bo i tak Neville tutaj jest najbardziej potrzebny, bo zaraz będzie nam łopata potrzebna. Spoiler. To ja mówię, fajnie by się tutaj we dwójkę grało. Tak myślę. A właśnie, Neville. A jeszcze tam pójdę zobaczyć. Na górę. Tam jest generalnie fioletowy klocek i w ogóle tam... O Jezu, patrzcie. O Jezu, jest. Niebieskiego klocka zostawiłem, tak nie może być. Dobra. No. Nie wystawiaj tej Teodora! Legendarna scena z Harry'ego Pottera, kiedy Neville... No co jest, ej? Kiedy Neville zauważył swoją żabę w tym... na korytarzu w Hogwarcie, jak McGonagall ich wprowadzała. Dobra. I co my mamy? Dupę na nich wypieli, zajebiście. No, siema. No tak, no zrobili sobie dobrze i ten i poszli do Komnaty Tajemnic. Aha! No, dobra, jesteśmy w Komnacie Tajemnic, jakoś pchniemy tę fabułę. No ten odcinek widzę dłuższy będzie, no widzę, on tutaj na razie na nic się nie przyda. Esperancko. Mogłem jeszcze Truizarda robić, kurde, dalej. Dobra.
Ale fajny kleks. Super. Pyk. Pyk i pyk, dobra. Teraz tutaj trochę podziałamy. Tu nic raczej nie będzie. Tutaj co my mamy? Rybki. I to nie są rybki mini mini. One he... O, dobra. Dziękuję. Dobra, tam widzę, będzie nam potrzebny Ron. Zaraz się tym zajmę. No, komnata tajemnic przez te lata się zmieniła. 5 lat tylko. Ło, dużo. Dobra. Ron chyba nie mógł sobie poradzić z wejściem tutaj, bo Ron w tej grze jest taką niezdarą, że szkoda gadać. W filmie taką niezdarą nie był, no ja przepraszam bardzo. Czemu z Rona zrobili taką ciamajdę? Głupi ludzie pracują w tym Warner Bros. Gaming. Dobra. Boże, 17 minut nabite. Pięknie. Dobra, i oczywiście Ronald Wesley jako... człowiek, który gada z wężami, ok? Zielony, żółty, czerwony. A niebieski. Dobra. Jeszcze tutaj coś mamy. Dobra, Hermiona. No i co, wiertło to jest, okej, dobra. Dobra, już tam raczej nie będę właził. Dobra, i mamy, co my tu mamy? No, krzywołowiec jeszcze, dobra, już mam to generalnie gdzieś. Chcę już mieć tą serię za sobą. Już raz miałem tą serię za sobą, a kurde, mi się nagrania spieprzyły. Bo wszedłem na znakomity pomysł, żeby przerwać tą serię, bo jest mało wyświetleń. Ja nie lubię mieć niedokończonych serii. Co zresztą jest logiczne. Dobra. No i Voldemort z Luciuszem Malfoyem popija sobie herbatkę. Dobra, Hermiona się wkurzyła, zniszczyła puchar Helgi Hufflepuff. Voldemort się wkurzył. Malfoy dostał ten dzbankiem w łeb. Szmarcownicy, których powinno być tutaj dziesiątki tysięcy, czy tam nawet setki. W sumie ich tam było jakieś setki tysięcy na pewno. Setki tysięcy czarodziejów i czarownic tam było na pewno. Tak myślę, że około 500 tysięcy było tych śmieciożerców wraz ze szmarcownikami. No, Skabior, do widzenia. Dobrze. A, się przelizali. O, czyli myślę, że jeszcze jakoś ze trzy misje będzie.
Jeśli mnie pamięć nie myli, to chyba będą trzy... Jeszcze trzy misje, tak. Dobra, moi drodzy, dziękuję wam bardzo serdecznie za ten odcinek. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.